Dziś po południu Oława, jutro o świcie Wrocław. Dolny Śląsk przygotowuje się do przyjęcia fali kulminacyjnej na Odrze. Agata Dzikowska, kłaniam się Państwu i zapraszam na specjalne wydanie Faktów. A na początek bardzo ważna informacja. Zamknięte są dwa mosty w Brzegu i w Oławie i cały ruch puszczony jest przez Wrocław. Zresztą most w Oławie widzą Państwo za moimi plecami. Woda stoi bardzo wysoko. My przyjechaliśmy tu po godzinie 6 rano i już okolice mostu były wypełnione przez mieszkańców Oławy, którzy na własne oczy chcą przekonać się, jak bardzo wysoko jest w tej chwili woda. Stany alarmowe na Odrze przekroczone są na całym odcinku rzeki od Koźla do Połęcka. Tam podtopienia są największe, zalane są nie tylko poldery, ale też wiele miejscowości. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stany na rzekach są podobne do tych, które były w 1997 roku. Mimo bardzo uspokajających sygnałów, które płyną od wczoraj z Centrum Zarządzania Kryzysowego, wrocławianie, dolnoślązacy bardzo boją się powodzi. Oczywiście, że się obawiam, tym bardziej, że w 1997 roku przeżyliśmy powódź na Kazanowie. Byliśmy 3 dni zalani, nie mogliśmy w ogóle wydostać się z domu, pływaliśmy pontonami. Nam nikt nic nie mówi, jaka pomoc, proszę pana. Chyba, żeby widoczne są tutaj w tym miejscu. Nie widać. Nie, na razie nie, no chyba, że dalej ta woda przyjdzie, to być może, że coś będzie, jakaś organizacja, wtedy się ktoś po prostu zaopiekuje nami. Strach, panika jest, no oczywiście, że tak. W razie potrzeby mamy swoją zbiórkę zorganizowaną dzisiaj, żeby ewakuować naszą harcówkę i ewentualnie pomóc ludziom w przenoszeniu sprzętu z piwnicy, czy pomóc ewakuacji. Jest wykupywana woda na przykład. Także na pewno jest jakiś strach i ludzie się zabezpieczają. Zobaczymy, czy słusznie. Mieszkańcy, jak widać, no, denerwują się i obawiają się tego wszystkiego. Tym bardziej, że rano jeszcze tutaj te tereny z tyłu nie były zalane. No boimy się, że nas to samo czeka, co 13 lat temu. Czy jest jakaś pomoc? W ciągu 3 godzin w Trestnie poziom wody podniósł się o prawie 25 cm. Zalewane są poldery Lipki Oława, Trestno, Blizanowice, a dziś ma zostać zalany polder Oławka. We Wrocławiu Straż Miejska cały czas kontroluje sytuację na osiedlach, które są zagrożone podtopieniami. To Kozanów, Osobowice, Opatowice, Blizanowice, Trestno i Mokry Dwór. Do ewentualnej ewakuacji przygotowywane są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Kamieńskiego i Dolnośląski Szpital Specjalistyczny przy ulicy Traugutta. Odra zalewa budowy wrocławskich obwodnic. Firmy spieszą się z ewakuacją sprzętu, zabezpieczają wszystko, co udało się już zbudować. Wstrzymane zostały prace na Rędzinie przy budowie mostu autostradowej obwodnicy Wrocławia i Siechnicach, gdzie powstaje most obwodnicy wschodniej. A w pogotowiu są też wszystkie instytucje znajdujące się w pobliżu Odry. Od wczoraj i Uniwersytet Wrocławski, i sąd starają się zabezpieczyć najcenniejsze akta, najcenniejsze archiwa i przenoszą wszystko na wyższe piętra. Z uwagi na nasze złe doświadczenia z 1997 roku i z uwagi na to, że mamy pomieszczenia na niskim parterze, można powiedzieć w piwnicy, zabezpieczamy właśnie ten niski parter i wynosimy akta, sprzęt, meble z tego niskiego parteru na wypadek, gdyby wysoki poziom wód gruntowych tutaj wylał nam właśnie na tym niskim parterze. Z pomocą do Wrocławia przyjechała 50-osobowa brygada strażaków z Jeleniej Góry. Przywieźli ze sobą specjalistyczny sprzęt, m.in. 6 samochodów terenowo-ciężarowych. No i są gotowi, by w każdej chwili zacząć pomagać. A w stolicy Dolnego Śląska te gorączkowe przygotowania trwają już od wczoraj. Na Kozanowie, to przypomnę, osiedle zbudowane na terenach zalewowych, bardzo mocno doświadczone w 1997 roku. Tam trwa w tej chwili budowa zastępczego wału. Wały wzmacniane są także w kilku innych częściach miasta. 13 lat temu woda z Odry wdarła się na osiedle Kozanów w tym miejscu. Do dziś nie zbudowano tu wału przeciwpowodziowego, dlatego teraz na prędce stawiana jest metalowa zapora.
wzdłuż terenu zagrożonego stawia się na tej konstrukcji metalowej płyty warstwowo klejone, zabezpieczone przed tym, przed działaniem wody. Na to przychodzi folia i to stanowi naturalny taki mur dla wody do wysokości około 1,5 metra. Na pomoc ruszyło wojsko i strażacy z całego województwa. Będziemy tworzyć z tych elementów wały, no i gdzie wystąpi zagrożenie, no tam będziemy jechać. Długo zostajecie we Wrocławiu? Przynajmniej na 3 dni jesteśmy zaprowiantowani. Znaczy jest tu ogólnie cały Dolny Śląsk, tak nie, także chłopaki z Lubania, z Bogatyni, z Bolesławca, wszystkie jednostki Dolnego Śląska niemalże. Po drugiej stronie Odry mieszkańcy osiedla Osobowice-Rędzin sami budują wzmocnienia wałów. No nikt nam nie kazał, dbamy o wasze osiedle. No skoro nikt tego nie robi, no to chyba nikt za nas tego też nie zrobi. Ja jestem tutaj od 14, ale ludzie są wcześniej. Noc idzie, no na tu roboty jeszcze trochę jest. W zasadzie to jest pospolite ruszenie. Tylko i wyłącznie pospolite ruszenie, bo na takiej zasadzie przyjechała straż pożarna. Był pierwszy rzut worków, był pierwszy rzut piasku. W tej chwili piasek załatwiamy prywatnymi telefonami, dzwoniąc bezpośrednio do dostawcy. I nie mamy zupełnie połączenia z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy odłączeni o kilkunastu godzin. Wały są wzmacniane folią i workami z piaskiem. Prace nadzorują strażacy. Jest tutaj wykoszony pewien pas przy wale i my na razie pokrywamy to, co jest wykoszone. Nie wiem, jak się ściemni, jakie będą dalsze wytyczne. Na razie robimy do ciemności. Podobne umocnienia są budowane na Wielkiej Wyspie w rejonie Bartoszowic. Na przygotowania do przyjęcia fali powodziowej Wrocławiowi pozostały godziny. Wielka woda ma dotrzeć do miasta w sobotę o świcie. Oława ma mniej czasu, bo tu fala kulminacyjna ma dotrzeć koło godziny 16. O świcie, kiedy tu pojawiliśmy się, ludzie zaczęli pytać nas się, czy mamy jakieś inne informacje poza oficjalnymi komunikatami. W całym powiecie od 3 dni obowiązuje alarm powodziowy. Poziom wody w Odrze przekracza o blisko 2 metry stan alarmowy, a dziś po południu ma się podnieść o kolejnych 30-40 cm. W najbardziej newralgicznych miejscach do wystąpienia z brzegów rzece brakuje niespełna 0,5 metra. My się boimy przede wszystkim tego podejścia wody od strony Opola. To może być tragiczne. Ale najgorsze idzie. Najgorsze idzie.